Jesteśmy w Muzeum Warszawy na wystawie o dość tajemniczym tytule Moi Wer. Moi Wer to jest nazwisko niezwykłego artysty. Opowiadamy o nim w Muzeum Warszawy, dlatego że w niezwykły sposób fotografował przedwojenną społeczność żydowską, między innymi warszawską. W pierwszej sali możemy zapoznać się z Moi Werem jako twórcą awangardowym. Co to znaczy? Znaczy, że był to fotograf, który uprawiał fotografię nowoczesną i pokazywał, jak wspaniale fotografia może przetwarzać rzeczywistość. Nauczył się tego w najsłynniejszej przedwojennej szkole designu i architektury, która nazywała się Bauhaus. Tam nauczył się tego, że fotografować można z góry, z dołu, z boku, że można na siebie nakładać negatywy, że można robić wspaniałe fotomontaże i kolaże. I postanowił zostać fotografem zawodowym, chociaż pierwotnie chciał być malarzem. W tej sali więc odkrywamy na przykład jego wspaniały projekt o Paryżu, dlatego że Moi Wer po studiach wyjechał do Paryża i przede wszystkim zachłysnął się samym miastem i zaczął bardzo intensywnie fotografować Paryż i na podstawie setek fotografii zrobił niezwykłą publikację o Paryżu, jeden z pierwszych fotobooków. Pokazuje nam miasto dynamiczne, miasto z podziałami klasowymi, miasto robotników, prostytutek i bogaczy. Takie fotografie widzimy też wokół siebie. Możemy zobaczyć kilka fotografii z Paryża, ale także fotografie z Hiszpanii czy z Portugalii oraz fotografie z Polski. Jedną z ciekawszych jest fotomontaż, na którym widzimy nałożone na siebie dwie kolumny. Jedna to kolumna Zygmunta, a druga to pomnik Mickiewicza w Paryżu. Jest to ciekawe zestawienie dwóch miast dla niego bardzo ważnych. W tej sali odkrywamy też jego bardzo wczesne prace malarskie, maleńką akwarelę, którą zrobił jeszcze w Dessau, gdzie widzimy, że był uczniem Wasiliego Kandyńskiego oraz niewielki akt, gdzie z kolei widać, że był uczniem Fernanda Legera. To wielkie nazwiska sztuki awangardowej i jest, myślę, wielkim odkryciem, że tego artystę zapomnianego, który nigdy nie miał takiej wystawy ani w Polsce, ani za granicą, możemy tutaj odkrywać. W tej pierwszej części też możemy zobaczyć takie arcydzieło, które tutaj odkrywamy przed warszawską publicznością, mianowicie makietę, z której miała powstać kolejna fotoksiążka, która miała tytuł francuski Si contre. Si contre, czyli naprzeciw. To jest niezwykłe dzieło, dlatego że makiety do książek fotograficznych, one są zwykle niszczone, one są potrzebne drukarzom, i potem po prostu są wyrzucane do śmieci. Tutaj dzięki temu, że ta książka się nie ukazała, nie zdążyła zostać wydana przez niemieckiego wydawcę, między innymi ze względu na dojście Hitlera do władzy i potępianie sztuki awangardowej, więc dzięki temu ta makieta przetrwała i dziś możemy ją oglądać w Muzeum Warszawy. To jest taki hymn na cześć fotografii nowoczesnej, tej fotografii nowoczesnej lat 30., gdzie widzimy, jak niezwykle poetycka może być kamera fotograficzna i gdzie też widzimy, czym może być język fotografii nowoczesnej. Na pewno Moi Wer był jednym z mistrzów tego języka.
Poznali już Państwo Moiwerę jako artystę awangardowego, natomiast tutaj w tej sali, która jest poświęcona Wilnu, przyjrzyjmy się jego tożsamości żydowskiej, dlatego że to zdeterminowało właściwie cały jego życiorys. Moshe Worobejczyk urodził się w 1904 roku w rodzinie żydowskiej, w której mówiło się jidysz. To była rodzina religijna, ale nowoczesna. Kiedy Mojżesz ma 11 lat, wszyscy się przeprowadzają do Wilna, gdzie wkrótce Worobejczyk wstępuje do liceum hebrajskiego. Oznacza to, że jako już młody chłopak znał współczesny hebrajski, który przecież dopiero wówczas był odtwarzany. Bardzo mocno wrasta w atmosferę również artystyczną Wilna. Kiedy jest w liceum, już wie, że chce zostać malarzem, chodzi na lekcje rysunku i wkrótce potem studiuje na Wydziale Sztuk Plastycznych na Uniwersytecie Stefana Batorego. To Wilno wiadomo, że bardzo głęboko w nim siedzi i w Wilnu poświęca swój pierwszy projekt fotograficzny. Zaraz po studiach w Bauhausie, gdzie wyjeżdża w 1927 roku, zagłębia się w rzeczywistość dzielnicy żydowskiej. To była dzielnica bardzo biedna, ale jednocześnie dzielnica, gdzie koncentrowało się życie religijne i religijno-intelektualne społeczności żydowskiej. I Worobejczyk w niezwykły sposób oddaje specyfikę tego miejsca. Możemy to zobaczyć tutaj na tym, co widzimy za mną. To są fragmenty książki, którą on wydał i która pokazuje tę dzielnicę właśnie z jednej strony jako to bogactwo życia żydowskiego, z drugiej strony jako też dzielnicę biedy. Wilno było bardzo ważnym projektem dla niego, potem wielokrotnie je pokazywał i między innymi pokazał ten projekt w formie wystawy fotomontaży na kongresie syjonistycznym w Curychu. Tam zetknął się na wielką skalę z ruchem syjonistycznym i to zdeterminowało dalsze jego losy. Właściwie można powiedzieć, że od momentu tego kongresu w Curychu marzył o tym, żeby znaleźć się w Palestynie. Rzeczywiście do tej Palestyny pojechał na początku lat 30., a w 1934 roku wyemigrował już na stałe do Palestyny. Na tej wystawie będziemy więc mogli zobaczyć nie tylko to, co robił w Paryżu, nie tylko to, co robił w Wilnie, ale odkryjemy także to, co robił w latach 30. i 40. w Palestynie, która wówczas była pod mandatem brytyjskim i gdzie stopniowo organizacje syjonistyczne starały się doprowadzić do powstania państwa Izrael. Worobejczyk był fenomenalnym artystą awangardowym, ale też był absolutnie fenomenalnym dokumentalistą. I ten kunszt dokumentalisty odkrywamy właśnie w tej sali, która jest największą salą na wystawie i też pewno najważniejszą dla publiczności warszawskiej. Tutaj widzimy gro fotografii, które on wykonał w Polsce pomiędzy 1929 rokiem a 1937. Ta sala odkrywa przed nami fotografie, które są niepublikowane, nie ma ich w kolekcjach publicznych, a jednocześnie stanowią jakąś niezwykłą historię obrazową tego okresu II Rzeczpospolitej. Portrety, które tutaj Państwo widzą, to są bardzo ciasne kadry, które pamiętajmy, że Worobejczyk robił za pomocą maleńkiego aparatu Leica. I Worobejczyk widzimy, że chodzi tutaj po ulicy, również po targowiskach, podchodzi do ludzi i ich fotografuje z bardzo bliska. To nie są fotografie pozowane, to nie są fotografie w studiu fotograficznym, to są fotografie robione na ulicy. I tych portretów, gdzie twarz wypełnia cały kadr, gdzie widzimy jakiś niezwykły kontakt pomiędzy fotografowanym i fotografującym, jest w archiwum Worobejczyka
ponad 200. Nie znam innego takiego zbioru w historii fotografii, gdzie jakiś fotograf by się tak bardzo skoncentrował na szukaniu ciekawych twarzy i na dokumentowaniu tego w taki sposób. W tej sali widzimy też inne fotografie z targów, z dzielnic żydowskich różnych dużych miast, jak Kraków, Warszawa, Częstochowa, Łódź. Widzimy też piękne zdjęcia z Kazimierza Dolnego. Możemy także zobaczyć, jak te fotografie funkcjonowały wtedy, kiedy były zrobione. Worobiejczyk dość dużo publikował w polskiej prasie ilustrowanej i te jego fotografie zdecydowanie wyróżniają się spośród różnych ilustracji, ale możemy także zobaczyć, że z tych fotografii Worobiejczyk chciał znów zrobić jakąś książkę fotograficzną albo jakieś portfolio. I widzimy w gablotach dwie takie próby. Jedne portfolio Polin Worobiejczyk zrobił w 1946 roku i musimy uznać, że jest to kadzisz dla wszystkich, którzy zmarli w Holokauście. To jest jedna z pierwszych publikacji o takim charakterze. On to wydał własnym sumptem i jest to w związku z tym coś bardzo mało znanego. Ale jest to zdecydowanie hołd oddany zmarłym. Tutaj widzimy taką niezwykłą pracę, która została odkryta już właściwie po otwarciu tej wystawy w Centrum Pompidou, gdzie miała ona swoją premierę. I możemy po raz pierwszy to dzieło oglądać tutaj w Warszawie. To jest makieta Polin, która pochodzi z końca lat 70., ale jest zrobiona na podstawie fotografii wykonanych w latach 30. I jest taką historią w pigułce polskich Żydów. Od tego, że od wieków oni mieszkali na ziemiach polskich, że stworzyli własną kulturę. Po emancypacji młodzieży żydowskiej, która miała miejsce w latach 30., emancypację ku syjonizmowi, ku nowoczesnemu społeczeństwu żydowskiemu, po założenie nowego kraju i po utworzenie nowego państwa Izrael. I w takiej pigułce na kilkunastu planszach za pomocą fotomontaży mamy przedstawioną tę historię. Ta część polska ma jeszcze jeden bardzo ważny rozdział. To jest rozdział poświęcony polskim kibucom. Każdy młody człowiek, który chciał do Palestyny wyemigrować, musiał przejść tak zwaną hachszarę, czyli przygotowanie. To były miejsca, gdzie przez rok albo dłużej kandydat do emigracji musiał nauczyć się uprawiać ziemię, musiał nauczyć się piec chleb, musiał nauczyć się robić przetwory, musiał nauczyć się obrabiać drewno, robić buty, prowadzić tartak czy wymurować ścianę domu. I w 1937 roku Worobiejczyk dostaje wielkie zlecenie od organizacji sionistycznej Hechaluz, która była taką organizacją parasolową dla wszystkich młodzieżowych organizacji sionistycznych, żeby objechał kilkanaście takich kibuców i zdokumentował, jak wygląda tam codzienność. Ostatecznie Worobiejczyk odwiedził prawie 20 hachszar z prawie 200, które wówczas znajdowały się na terenach Rzeczpospolitej. Więc skala tego zjawiska była ogromna. W Polsce tych kibuców było najwięcej w Europie. Jednym z największych i najbardziej znanym, dlatego że to był taki kibuc modelowy, był kibuc na Grochowie. To była duża bardzo farma rolnicza, położona na wielu hektarach, gdzie wprowadzono zasady nowoczesnego rolnictwa i gdzie były również manufaktury. Przyjeżdżały tam delegacje międzynarodowe z Niemiec, właśnie z Palestyny, z Francji, z Holandii, żeby zobaczyć, jak to funkcjonuje. I te fotografie możemy również na naszej wystawie oglądać. To jest jeszcze taki kawałek polsko-żydowskiej historii do odkrycia.
fascynujące, dlatego że potem ci ludzie zakładali kibuce palestyńskie i izraelskie, a też co jest ciekawe i istotne, to że bardzo wiele osób zaangażowanych w ruch oporu w getcie warszawskim to były też osoby, które przeszły przez te organizacje młodzieżowo-sionistyczne i większość z nich miała za sobą doświadczenie tego kolektywnego życia w kibucu i też dzięki temu łatwo było im stworzyć struktury w getcie warszawskim. Jesteśmy w ostatniej sali wystawy, która w całości jest poświęcona okresowi, który Worobiejczyk spędza w Palestynie, a potem w Izraelu. Za mną widzą Państwo obrazy, które malował jako 80-latek. Także wreszcie udało mu się wrócić do takiego marzenia z młodości, marzenia bycia malarzem. Ale zanim do tego doszło, bardzo wiele dzieje się w jego życiu. Emigruje do Palestyny w połowie lat 30. W Europie wydarza się wojna, potem dochodzi do wojny wyzwoleńczej i powstaje państwo Izrael w 1948 roku. Worobiejczyk z Tel Awiwu przeprowadza się do Safedu, gdzie otwiera pracownię artystyczną i taki rodzaj showroomu. A w międzyczasie bardzo intensywnie uczestniczy w działaniach na rzecz budowy państwa Izrael. Jak on to robi? Możemy to zobaczyć właśnie w tej sali poprzez prace, które widzimy wokół siebie. To są z jednej strony fotografie, ale z drugiej są to projekty graficzne plakatów. Widzimy też projekty książek, ilustracji do książek. To wszystko stanowiło jego codzienność w Palestynie pod mandatem brytyjskim. Widzimy tutaj na przykład plakaty, które mówią, że rolnictwo żydowskie, nowoczesne rolnictwo żydowskie jest sprawą międzynarodową. Widzimy fotografie, na których taka wielka motyka jest symbolem nowego człowieka i nowego rolnika w Palestynie. Możemy zaobserwować też, że Worobiejczyk, który malował swoje plakaty, inspirował się do ich projektów własnymi fotografiami. Widzimy także trudne momenty tej historii izraelsko-palestyńskiej. Widzimy stawianie kibuców, które pod koniec lat 30. było już bardzo niebezpieczną sprawą i rodziło bardzo silne napięcia pomiędzy Arabami a Żydami. To było stawianie kibuców metodą wieży i muru i odbywało się w asyście uzbrojonych oddziałów. Dlatego, że przy każdym założeniu kibucu było ryzyko ataków zbrojnych arabskich. I to fotografował Worobiejczyk, dlatego że on jeździł z założycielami tych kibuców na te akcje założycielskie. Wszystko to tutaj jest i widzimy to opowiedziane za pomocą tego języka nadal bardzo awangardowego, dlatego że metody wizualne opowiadania nie zmieniły się tak bardzo. Nadal widzimy te ujęcia z dołu, z góry, nadal widzimy bardzo dynamiczne fotografie, nadal widzimy fotomontaż, który przez Worobiejczyka jest intensywnie używany. Worobiejczyk umiera w 1995 roku, w 1995 roku, więc przeżywa prawie cały wiek XX. Dzięki temu, że wyjechał z Polski przed II wojną światową, udało mu się zabrać całość jego archiwum do Palestyny. Tam mieszkał w Tel Awiwie, który nie ucierpiał w czasie wojny wyzwoleńczej, w związku z tym wszystko się zachowało. Ale przez jego zaangażowanie, między innymi w budowę państwa Izrael, przez to, że po wojnie wyzwoleńczej przestaje fotografować i poświęca się wyłącznie malarstwu, to nie wszedł on do panteonu artystów awangardowych i przede wszystkim
nie wszedł on do kolekcji publicznych europejskich. Przyczyną tego było także to, że wielokrotnie zmieniał nazwisko. Zauważyli Państwo, że w czasie tego filmowego oprowadzania zmieniam nazwiska, kiedy o nim mówię. Raz mówię o nim Mojwer, raz mówię Moshe Worobiejczyk, raz Mojżesz Worobiejczyk, a jeszcze powinnam mówić Moshe Raviv, dlatego że Moshe Raviv to jest nazwisko, pod którym zmarł, to jest jego nazwisko hebrajskie. I to jest też jedna z przyczyn, dla których tak długo ten artysta był zapomniany. Dziś większość jego prac jest zdeponowana w rodzinnym archiwum w Tel Awiwie, w prywatnym mieszkaniu, więc nadal są to rzeczy trudno dostępne. Oprócz tego na tej wystawie widzieliśmy też pracę z trzech kolekcji prywatnych. To są kolekcjonerzy, którzy jako jedni z nielicznych kojarzą nazwisko Mojwer i wiedzą, że to jest ta sama osoba co Mojżesz Worobiejczyk i co Moshe Raviv. Teraz po obejrzeniu tej wystawy wiedzą to również Państwo i mam nadzieję, że oglądając cały ten materiał zobaczyli Państwo nowe aspekty historii polsko-żydowskiej, a także żydowsko-palestyńskiej.